Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Dołączamy z komentarzem do tego widowiska. No i panów, których widzimy na stole telewizyjnym, przedstawiać nie trzeba, ale zróbmy to gwoli formalności. Mariusz Skoneczny, to on ustawia trójkąt. MVP poprzedniego sezonu. Raz mistrzem Polski był indywidualnie. Karol Skowerski, mistrzem Polski był trzy razy, o ile dobrze pamiętam. I co ciekawe, trzy razy, ale każdy tytuł w inną odmianę. Brakuje Karolowi do tego, no możemy chyba tak powiedzieć, bilardowego wielkiego szlema w Polsce. Tylko Mistrzostwa Polski w ósemkę. No i będzie miał na to czas, będzie miał ku temu sposobności, bo jeszcze pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt ładnych lat Karol pogra. No i teraz 3-0 to nie jest wynik, który Karol chciał widzieć. Po stronie Mariusza. Zobaczmy, co jest w innych pojedynkach.
Ona teraz mocne, skuteczne rozbicia, ale nie jest zadowolony Karol Skowerski z tej przyczyny, że nie ma dostępu do jedynki. No co za knockout tutaj w meczu Derbach Sokółki. Konrad Piekarski aż 9-0 przegrał z Markiem Kudlikiem. A Mateusz Śniegocki prowadzi 4-2 z Adrianem Borowcem. Mateusz Stefańczyk przegrywa 2-6 z Jakubem Kościelniakiem. No to może być czarna środa braci Piekarskich, bo Tomasz Malinowski prowadzi 5-3 z Krystianem Piekarskim. Daniel Macieł 3-0 z Wiktorem, bo z Tomaszem Bąkiem oczywiście. Wiktor Zieliński 2-0 z Michałem Turkowskim. No, sypie troszeczkę takimi niespodziewanymi wynikami. No i teraz Karol Skowerski wraca do stołu, ale nie jest w sytuacji lepszej niż był poprzednio. Nie jest w sytuacji dużo lepszej. No jeszcze może z trójką sobie poradzi, raczej powinien sobie poradzić. Natomiast kwestia różowej kuli to już jest zupełnie inna melodia. No nie najpewniejsze to zagranie i pozycjonuje teraz Karol na dubla. Nie widzieliśmy Karola przez te mistrzostwa. Jak ten dubel? No, nie wyszło, nie udało się i teraz Mariusz Skoneczny stanie przed podobnym wyzwaniem. Ale znaczy, o ile w ogóle zechce je podjąć. A nie wyobrażam sobie, by było inaczej. Tak się powinno zagrywać duble. No i szczęście Mariusza polega na tym, że biała nie uciekła pod bandę, jeszcze może nad nią panować, wbijając piątkę. Ładnie, miękko, jakże przyjemnie ogląda się Mariusza Skonecznego w grze i będę to powtarzał, ilekroć Mariusz pojawi się na stole telewizyjnym. 9-4-0. A zatem reklama. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Rozbija Mariusz Skoneczny. I piekielnie mocno to na pewno jest legalne rozbicie. Zdaje się, że jest kula w uzie i jedynka też będzie chyba do dyspozycji Mariusza. Zobaczmy powtórkę. Zobaczmy. Tak szukam Mariusza Skonecznego w rankingu i znajduję go na 11 miejscu. Oczywiście to jest ranking uzupełniony o wczorajsze zmagania. 130 punktów, tak jak na przykład Daniel Macioł. Czasem widzieliśmy powtórkę, widzimy teraz, co został Karol Skowerski. No, Karolowi nieco lepiej szło w tym sezonie. Jeden wygrany Poltour, jak na Skowerskiego to mało, ale aż 2-0 wpisane. No, to z uwagi na jego starty międzynarodowe. Teraz świetnie wykorzystał siódemkę jako taki hamulec dla żółtej kuli. Proszę zobaczyć, kapitalny save Karola Skowerskiego. Ciekaw jestem bilansu obu dżentelmenów.
jednak przychodziła jedynka. I trójka znalazła miejsce w buzie. Zobaczmy powtórkę. Zobaczmy, bo na pewno nie będzie zadowolony z takiego obrotu spraw Karol. Kuriozalne trochę zagranie. No może nie kuriozalne. W każdym razie takie zagranie, którego przegrywając 4-0 jeszcze jedna powtórka. Z renomowanym rywalem, ale może to po powtórce. To jest Mariusz Skoneczny, szanowni państwo. Takimi zagraniami torował sobie drogę do zwycięstwa w zeszłorocznym rankingu. Karol Skowerski z Mariuszem Skonecznym wygrywał razy 7. Przegrał natomiast 4-krotnie. Pewnego razu na beście stawką było to w Czechach. Tam wygrał Tomek Kapłan. Stawką było podium. Stawką był finał. Czyżby jeszcze jedna powtórka? No nie chodziło tutaj Mariuszowi o takiego sejfa. Jak zmieścił jeszcze? No to jest... tego się nie da zagrać, jeśli się to planuje, no. Ale Karol z tym swoim charakterystycznym podchwytem, kto wie, czy tego nawet nie wbije. No nie, ale to może być resave. Nie. Nie jest. Chyba, jednak nie jest. Chyba wystawia piątkę do środka. No po reakcji Karola widać, że... nie jest dumny z tego zagrania. No, niestety. No. No, ale... no nie chciał chyba tak zagrać Mariusz. No, no ta kreda tak specjalnie, manifestacyjnie, że została opuszczona z tyłu. Otóż, które w nerwach niepotrzebnie, bo prowadzi przecież Mariusz 4-0. Ale to Karol powinien się denerwować, nie on. Znaczy, Karol też się nie powinien denerwować. Oni no, nie powinni nikt w ogóle. Nie powinien denerwować, ale. No, zadaniem Mariusza w tej chwili powinno być dobijanie przeciwnika, no bo 4-0 to już duża zaliczka. Tylko wiesz co, jestem w stanie wyobrazić sobie, Janku, taką sytuację, że prowadzisz, sam masz określoną reputację. Prowadzisz ze świetnym rywalem i nagle zdajesz sobie sprawę, że trochę tych zagrań było szczęśliwych. Takie efekty udało się osiągnąć dzięki szczęściu i nagle, kiedy ma się prosty układ i się go nie kończy, to wyobrażam sobie tę frustrację. Warto dać przeciwnikowi sygnał na każdym etapie pojedynku, że nie tylko szczęście jest potrzebne. Może trochę zbyt głęboko wchodzę w jakąś pseudoanalizę, ale... no. Mariusz to jest perfekcjonista przy stole, to jest człowiek przede wszystkim bardzo poukładany, bardzo wyważony i taki, który lubi mieć wszystko pod kontrolą. Kiedy miał szansę, by mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, ale o tym później, bo teraz Karolowi szczęście dopisuje. Nawet się nie zająknął Karol, tak jakby oczekiwał takiego efektu. Mam dużo ciekawych zagrań. No ale ładne zagranie. Może o to chodziło. No, teraz... znowu troszkę niedokładnie, ale tam nie miał kąta mieć... na brązowej kuli za dużo. Nie powinien mieć problemu Karol z tym strzałem. Dziewiątka do środka. No i nie klei się ten mecz Karolowi. No, co prawda to pewnie będzie punkt, ale no, normalnie nie zagrywałby z bandy. A więc 1-4. Zobaczmy, co się dzieje na pozostałych... arenach. W pozostałych stołach Mateusz Stewańczyk odrabia straty, już tylko 4-6 przegrywa z Kubą Kościelniakiem. Krystian Pierkarski 5-6 przegrywa z Tomaszem Marinowskim. Mateusz Niegocki, Adrian Borowiec tutaj 5-4 dla Mateusza. 0-9 to już słyszeliśmy. Wiktor Zieliński 3-2 z Michałem Turkowskim. Daniel Maciusz 6-1. Wygrywa z Tomkiem Bąkiem i już. Tak, ogłoszenie duszpasterskie to nie są zapowiedzi w kościele. To są pary, które rywalizują ze sobą o awans. Zdaje się, że wszystkie te pojedynki to już koniec tabeli. Tak, no, zawodnikiem numer 9, który awansował do 1/8 jest Wojciech Trajdo, znany któż by inny. Miał się przedrzeć najszybciej, jak się da, przez lewą stronę. Tak, wszystkie te pojedynki to o wyjście. Zobaczmy tymczasem powtórkę rozbicia.
A więc... miałem nowy wątek w ogóle zacząć. No, sytuacja w rankingu wygląda jak wygląda. Mieszko wciąż ma dużą przewagę, Marek Kudlik trochę tych punktów odrobił. No i proszę wyobrazić sobie sytuację. Takie dość nieoczekiwane rozstrzygnięcie zapadły i dolosowani będą zawodnicy formatu Mariusza Skonecznego lub Karola Skowerskiego, Daniel Macioł lub Tomek Bąk, Wiktor Zieliński lub Michał Turkowski, Piekarski lub Marek Kudlik, Śniegocki lub Borowiec, Wojciech Tajdos na pewno, i Stefańczyk lub Kościelniak, a także Piekarski lub Malinowski. No i możemy zgodzić się na pewno, że jest tu kilku zawodników zdolnych wygrywać każdy turniej, a część z nich jest zdolny te turnieje wygrywać na całym świecie. I jest pewne prawdopodobieństwo, że Mieszko Fortuński, który awansował ze strony prawej, dostanie takiego gwiazdora. I jest też prawdopodobieństwo, że wskutek takiego starcia Mieszko polegnie. Tego wykluczyć nie możemy, ale założyć tym bardziej nie. I dlatego... 9. miejsce dla Mieszka przy bardzo dobrym turnieju w wykonaniu Marka Kudlika, zwłaszcza, lub Mateusza Śniegockiego, sprawia ni mniej, ni więcej niż tyle, że ta przewaga jutro mogłaby wynosić bardzo mało punktów i myślę, że takim najważniejszym akcentem tych mistrzostw, jeżeli chodzi o ranking, będzie zarówno losowanie, jaki pojedynek tej najbliższej rundy. To jest taka moja teoria, bo gdyby się zdarzyło, że Mieszko Fortuński zagrałby z Markiem Kudlikiem, to ten mecz mógłby mieć ogromne znaczenie. A tymczasem Mariusz pewnie kroczy po 5. punkt w tym meczu. Tam stracił na chwilę pozycję, ale bardzo ładnym, skontrolowanym skokiem i ją odzyskał. Tak zrobił. Co prawda. 9 już tylko dzieli go od powrotu na 4-punktowe prowadzenie. A zatem jest 5-1 reklama. Zapraszamy. Dominik, ty coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. I jesteśmy ponownie 1-5 z perspektywy Karola Skowerskiego i to Mariusz Skoneczny przed rozbiciem o dużej przewadze. W takim razie możemy mówić Mariusza tym większej, że właśnie teraz rozbijał, ale czy... To będzie dobre, legalne rozbicie? No ta trójka na styku. Ale chyba uznali panowie, że przeszła przez linię pola bazy. Tylko nie widzi, nie ma dostępu bezpośredniego do dwójki, więc push out. No i szykuje się taka gra na odstawne. Cieszę, ale teraz Karol ma szansę tutaj, chociaż zadbał o to Mariusz, żeby miał jak najtrudniej. Będzie Karol zagrywał przecież z bandy, ale ma tutaj dużo, dużo kulek, za którymi może chować białą albo dwójkę. Wiesz, Janku, co zauważyłem? Zauważyłem następującą rzecz, na którą mi się zwraca uwagę w pracy. Przesadzamy z akcentem inicjalnym, wiesz? To chodzi o to, że akcentujemy na pierwszą sylabę. Mateusz. Nie, teraz żeś zaakcentował Mateusz. Na drugą, przegięte trochę też, ale to tak mi się w oczy rzuciło, w uszy właściwie, wiesz? No i to jest... No. To jest prawie szapoba. Wystawi, prawie szapoba. Niestety niepełny szapoba oznacza... Sza.
Sza i szansa przed Karolem. No układ nie jest jeszcze klarowny. Na tyle klarowny, żeby przesądzać, kto wygra tą partię. Oczywiście większe szanse w tej chwili Karol, bo to w jego rękach ten układ. Tutaj musi wrócić do trójki. No z tym nie będzie miał większego problemu, myślę, że bardziej. Tak, dokładnie. Powrót do czwórki może być tak, bardziej mniej różowy niż ta wina. Ciasna gierka. Ciasne małe gierki. Tutaj. Jednak brniesz, ci powiem, brniesz. Oczywiście chodzi tu o to, o takie. Tak, że mało miejsca między bilami. Miejsca między bilami, czwórka, jak, piątka. Ciasne małe gierki. Matko jedyna. O, teraz dużo, dużo dolnej rotacji. Ale piątka przychodzi do środkowiu, więc tutaj tylko po prostu wystarczy dokładnie spozycjonować na nią, chociaż ten kąt. No, wymusza. Niekoniecznie może odpowiadać Karolowi. Nie wiem, czy nie wymusza zbijania się z ósemką po bandzie. Ja bym powiedział raczej, że ciężko będzie o takie zbicie z ósemką po bandzie, bo tego kąta lekko, wbrew. Lekko podnieść do góry. No właśnie, zastanawiam się, czy Karol będzie tego szukał. No, za chwilę poznamy odpowiedź. Kąt w każdym razie nie jest optymalny. Tak, i ta bliskość białej przy bandzie też jest czynnikiem złym. Górą pewnie dużo prawej rotacji będzie chciał zagrać Karol. No może jeszcze, nie tak no. Dużo znalazł tam miejsca. Zobaczymy to może z prawej kamery, póki nam Karol nie zasłania. No. No chyba dobrze. Tylko, że jeszcze tutaj... Do szóstki. Ale do szóstki. No jeżeli jest to szansa wyprowadzić z prawą górną rotację, ma... Na pewno jest. No, w taki sposób się... Zwłaszcza, że tutaj jeszcze... No ta dziewiątka wcale nie może być dobrą wiadomością tam. No, myślę, że kombinację będzie zagrywał w ostateczności Karol Skowerski. Zobaczymy to chwilę z lewej kamery może? Ocenimy odległość dziewiątki od bandy? Ona jest taka... wystarczająca. Kto wie, czy nawet Karol teraz nie ma. Chociaż nie, tutaj nie ma kąta na szóstce. A w zasadzie po co miałby ryzykować? No. No właśnie. Ciekawe zagranie. A dlaczego? No tak. No od spodu. Od spodu i do przodu. No ósemka w każdym razie bardzo ważna. No i raczej już mamy 2-5. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Karol Skowerski dobrą sekwencją zagrań się popisał. Zachował spokój i pokazał dobre czyszczenie. Może zatem ten spokój już odzyskał permanentnie. Co tam się dzieje w innych pojedynkach? No bo pewnie zmierzamy do końca niektórych. Malinowski-Piekarski odzyskuje przewagę. Tomek prowadzi 7-5. Stefańczyk 8-5 przegrywa z Kościelniakiem. Śniegocki 6-5 z Borowcem, a więc tu się wyrównało. Niezmiennie 3-2 wygrywa Zieliński z Turkowskim i niezmiennie Maciej z Bąkiem prowadzi 7-2. Natomiast u pań rywalizacja na tym etapie jest zakończona. Zdaje się, że u pań mamy już wszystkie półfinalistki. Czy też nie, czy tylko jedna połowa tych półfinalistek jest nam znana? Nie, cały skład półfinałowy. O co ci dopiero? Jest najbardziej. No to sprawdzimy, czy na co nie? A, dziewiątka kobiety. No i teraz Karol już naprawdę wziął sprawy w swoje ręce. Widzieliśmy rozbicie, widzimy układ, jaki zastał. No na czym się tu pomylić? Na niczym. Nie ma za bardzo szans. No nie znamy półfinalista, jak panie Janku. Nie znam. Kłamco złośliwe. Ojojoj, to są. To są takie... Ale to chyba tak było planowane, że panie zagrają razem z którąś z rund. A tak, z ćwierćfinałami najprawdopodobniej. Natomiast tak, bo wtedy 2 stoły zostają wolne. Wtedy 4 stoły nawet zostają wolne. Dlatego 4 plus 2 to jest 6. Jeżeli 8 w pamięci, żeby odjąć 6, no to 2 zostaje. No w każdym razie jeszcze w grze są Iza Łącka, która zagra z Kingą Stawarz, to o medal na lewej stronie.
i Monika Ząbek, która z Ewą Bąk zagra o medal na lewej stronie, a czekają niech to inne. Oliwia Czupryńska i Katarzyna Wesołowska. Tytuł broni właśnie ta młodsza, ta bardziej blond. A tymczasem Karol już tylko 3 kule. Tak jest. No to ten mecz może jeszcze przybrać nieco inne oblicze. Nie wiem, Janku, na pewno pamiętasz mecz Mariusza Skonecznego z Wojciechem Szewczykiem. Tam też Mariusz prowadził szybko 5-1, tylko że w dziesiątkę. Potem doszło do stanu 5-5 i tą decydującą partię, 6-6 chyba, bo panowie do 7 musieli grać. I tę decydującą partię Mariusz zaprezentował nam w pełnej klasie. Tymczasem reklama. Rozbicie Mariusza Skonecznego przed chwilą. Na naszych ekranach widzieliśmy takie gustowne coś, co Janek zrobił chyba przypadkiem. Nie. A co zrób to jeszcze raz? Nie. A to później, dobra? Okej. Okay. Spoko. W każdym razie nieskuteczne, no i zobaczmy. Mateusz Śniegowski, Karol Skowerski, rzecz jasna, ma tutaj jedynkę bardzo blisko piątki. Już podobnie wykorzystywał do zagrania sejfa taki układ. Wyobrażam sobie, że teraz też to zrobi. Po prostu zagra tak, żeby piątka zyskała cały impet jedynki, jedynka zostanie, a biała powędruje gdzieś po dwóch banach. Właśnie o takim zagraniu myślałem. Zdecydowanie już mniej korzystna sytuacja i komfortowa sytuacja dla Mariusza niż po poprzednim bloczku reklamowym. 3-5 i to może, wiesz co, zależy, brak kontynuacji po rozbiciu. To może zależy od tego, jaką reklamę puszczamy. Co było teraz? Teraz był... Kolarze melodyjka, to no nie zanucę, to się chyba nie da. Skakał Mariusz, ale... Chyba Brześć tam się wkradł jeszcze. To chyba nie był Brześć. Nie? A Świętokrzyskie? Czaruje albo Kielce? Czaruje Świętokrzyskie. No, nie ma co, tak? A w Lubelskim hodujemy wiklinę. Tomasz Malinowski wygrywa z Krystianem Piekarskim. Oj. Taka ciekawostka. Bardzo interesuje mnie, jaki jest wynik Mateusza Stefańczyka, bo tam było 5-8, a jeszcze nie był wywołany. Sędzia Marek Karlikowski nie wywołał wyniku. To może ktoś życzliwy ci napisze na Facebooku. Nie no, już sprawdzimy faktycznie, bo te mecze wkraczały w decydującą fazę albo w niej były. 5-8 wciąż. Mateusz Śniegowski 6-6, proszę. Proszę bardzo, no ale Adrian Borowiec potrafi grać z Mateuszem Śniegowskim. No, było... Idę o zakład, że oprócz rol oficjalnych pojedynków panowie grali ze sobą setki razy. Tam takie spoznane prowadzenie chyba było Mateusza, z tego co kojarzę. Nie było. Dwie partie trzymał przez dłuższy czas. Ani drgnęło w meczu Daniela Macioła i Tomasza Bąka. Oni grają, zdaje się, na stole numer 2. Turkowski z Zielińskim. Tutaj status quo, tylko że zbliżają się panowie do finałowych rozstrzygnięć, bo 4-3 prowadzi młody zawodnik Hadesu Poznań. Tymczasem Karol coś tutaj dziwnego chyba kombinuje. No nie wiem, czy ta dwójka przechodziła w ogóle.
wykombinował błąd Karol. No, ale chyba w miarę bezpiecznie. Mateusz Stefańczyk jednak przegrywa z Jakubem Kościelniakiem 5-9. A to ci raz. A wiesz co, można tak przeklinać bez wulgaryzmów czasem, wiesz? Na przykład do Kreuzet. Albo, to właśnie miałem na myśli. Albo niech to Dunder świśnie. Spokojnie. Mariusz od bandy, minimalnie i tylko draśnięte. Zostawi pod środkiem. No nie może być zadowolony Mariusz z obrotu spraw. Wciąż niby na prowadzeniu 5-3, no ale traci te partie i to nie wynika w pełni z jakichś świetnych, niesamowitych zagrań Karola. Po prostu Mariusz popełnia proste, może nie aż tak proste, ale w każdym razie popełnia Mariusz błędy. Zdarzają się Mariuszowi. Może inaczej. Troszeczkę odwróciła się polaryzacja szczęścia w tym pojedynku, bo wcześniej Karolowi ewidentnie ono nie sprzyjało. Korzystał z niego natomiast Mariusz. Teraz z kolei to Karol ma większą satysfakcję z błędu rywala. Tak bym widział tę sytuację. Ale zobaczymy, czy to się da przekuć w jakiś sposób na dłuższą wizytę przy stole, na kilka efektownych zagrań. Zdaje się, że przy stanie 5-4 rozbijać będzie Karol Skowerski. Mm-hmm. A w ogóle, Janek, rozpracowałem system, jak pooglądać rozbicia Wojtka Trajdosa. Jak to? Trzeba po prostu sprawić, żeby przegrywał walki rozbicie, to wtedy nie będzie przy parzystych, czyli kiedy puszczamy reklamy rozbijał. Super. No. Zagranie odstawne. Ale mam wrażenie, że pozostawił, no i no niezadowolony Karol, więc chyba zostawił lukę. Raczej nie będzie on na wbicie tej trójki, ale... Ale może tutaj zagrać choćby na stopa i po prostu puścić białą... Trójka na trzy, może cztery bandy biała za... No, no. Jeszcze inaczej, bardziej w dół stołu. Chyba chciał tutaj jeszcze... Efekt chyba podobny, zobaczymy. No, nie jest Nie chciał tego osiągnąć, na pewno Mariusz, bo nie zdziwię się tutaj, jak zaraz podejdzie Karol, a już podszedł. Z kijem do skoków. Nie z kijem do skoków, a z kijem do luster. Kij do luster, powiadasz. To jest... O proszę, świetne to lustro. Zobaczymy powtórkę. No nie zobaczymy w zasadzie, bo nic nie zobaczymy. No, możemy obejrzeć plecy Karola, ale... Borowiec już prowadzi. Był nas uprzejmy poinformować Adrian Kozakowski na pod stream na Facebooku. Okej. Okay. Tośmy ustalili. A nie, Borowiec ze Śniegockim. A. Tak. No to mogło nam umknąć lekko. No nie wierzę, że Mateusz Niegocki drugi raz z rzędu przegrał tak dość z kolegą z Poznania. Przecież sensacyjnie, no tak żeśmy to rozpatrywali w kategoriach sensacji. Przegrał z Mateuszem Śniegockim w 1-8. No dzisiaj miałby nie awansować nawet do fazy pucharowej. Nie chcę mi się w to wierzyć. Powiedziałeś, że Mateusz przegrał wczoraj z Mateuszem Śniegockim? Tak. A towarzyszył temu drugiemu Mateuszowi Jakub Kościelniak. Bo ty powiedziałeś two-way wcześniej. Co się stało, że Mariusz przy stole? Przegapiliśmy chyba coś? Tak, tam po tym lusterku nie było dobrego kąta, nie było w ogóle dostępu bezpośrednio. W każdym razie... Zatrzymuje tą serię wygranych partii przez Karola. Zobaczymy jak długo oczywiście.
I czy faktycznie, bo tutaj jeszcze sama się ta partia nie wygra. No to myślę, że raczej formalność tylko w tej chwili. 6 do 3 za chwilę będzie prowadzić Mariusz Skoneczny. Tak jest. No i zatem prowadzi, skoro wbił 9. Zobaczmy inne wyniki. Tych coraz mniej do rozstrzygnięcia. No, bardzo żywo będę zainteresowany losowaniem. Nasze Gianni Infantino w osobie Marka Karlikowskiego zadba o to, żeby to było wszystko zgodnie z prawem, z zasadami, z czym tylko kto by sobie nie życzył. Ale zanim to muszą się skończyć wszystkie pojedynki. Tak, a tutaj Daniel Macieł zmierza do końca, bo wygrywa 8 do 4. Wiktor Zieliński natomiast już remisuje z Michałem Turkowskim, a raczej Michał Turkowski już remisuje z Wiktorem Zielińskim. Tymczasem Karol Skowerski, ale pięknie skontrolowana biała. Jeżeli coś wpadło, to jest rozbicie marzenie. Wpadło. Daniel Macieł, także w fazie pucharowej. Dobrze. Tomasz Bąk musi się zadowolić miejscem 17. Teraz Karol bardzo dużo tej dolnej, górnej oczywiście rotacji ładnie oprzedł sobie dolną połowę stołu. Teraz dla odmiany dolna rotacja. Parking jeszcze na 7. No przydatny ten parking. Chociaż tutaj czwórka jest tam wyżej, a zatem... Nie, czwórka jest tutaj. No i jest idealnie. Jest na wprost, na pewno tutaj bez kolizji z szóstką. Będzie mógł wyprowadzać białą do piątki Karol. No to było perfekcyjne rozbicie i stąd nie dziwi, że czeka nas partia z kija. Dość swobodnie teraz Karol zaczął grać. Bardzo intensywne rotacje stosuje. Teraz troszeczkę przesadził, ale ten kącik będzie na pewno mu sprzyjał mimo wszystko. Czy widzieliśmy w tym meczu już partię z kija? Ośmielam się wyrazić wątpienie. No perfekcyjnie, naprawdę perfekcyjnie rozegrał tę partię Karol Skowerski. Trudno mieć inne wrażenie. 6 do 4.
No jest teraz przełamanie tego impasu. Wracamy z komentarzem. Karol Skowerski popisuje się świetną kombinacją. I to jest układ, który może dać Karolowi kontaktowy punkt. Zajrzyjmy także do innych pojedynków. Zdaje się tak, Daniel Macioł już. Borowiec, Śniegocki 7-7. I Zieliński, Turkowski 4-6, więc Michał Turkowski przejął inicjatywę w pojedynku. Tymczasem Karol Skowerski, powiedzmy, pozwala sobie, może nie sobie oczywiście, ale odzyskał chyba w miarę dobrą grę. No jakże w złym momencie wypowiedziałem te słowa. Tak się zastanawiam, czy ogląda nas Jasio Skowerski, syn Karola, 2-letni gwiazdor bilardowy. Zobaczmy tymczasem powtórkę błędu. Widzieliśmy dokładnie. I co z tego zrobi Mariusz Skoneczny? No ma szansę, na siód... No kuriozalny błąd, kuriozalna sytuacja. Nie wiem, ile razy Mariuszowi przytrafiają się tego typu pomyłki, tego typu niewykorzystane okazje. No chyba piekielnie rzadko. No już teraz Karol nie będzie miał problemów. Karol wygra tę partię, bo ma 3 bile na stole i białą do dyspozycji, a więc inne rozstrzygnięcie niż jego zwycięstwo w grę tutaj nie wchodzi. I to jest 9-5 punkt dla Karola Skowerskiego. I ten 5 punkt na jego konto jak najbardziej wędruje. To jest zupełnie zasłużone. Trójkąt już stoi i teraz to Karol będzie rozbijał. Mariusz tam próbuje jakichś rozgrzewek. Karol jeszcze sprawdza dokładnie, czy jego rywal ustawił mu dobrze ten trójkąt, ten romb w zasadzie. Przypominam, do 9 wygranych partii grają panowie. Godni rywale czekają po prawej stronie tabeli, właściwie już w 1/8 finału. Teraz mocno to rozbicie Karola. Zobaczmy zatem powtórkę. To końcowy jego fragment. Jeżeli coś wpadło, to jest legalne rozbicie. Pozycji do jedynki natomiast nie będzie. No i tylko push out. Pytanie natomiast, choć to dość lekceważony strzał. Gdzie należałoby pokierować tę białą bilę? Specjalnie wielu tych miejsc nie ma. Tak by Mariusz Skoneczny przede wszystkim nie miał szansy na wbicie. Po drugie, nie miał szansy na skutecznego sejfa. No i jeszcze Karol tutaj się zastanawia, gdzie posłać białą bilę, żeby zagrać skuteczne push out. I niech to będzie wyznacznik rangi tego zagrania, zwłaszcza przy takiej stawce.
naprawdę bardzo trudno tutaj wybrać odpowiednie miejsce. Chyba na skok, tak? Czy też widać tam między piątką a ósemką jedynkę. Zdecydował się teoretycznie na najprostszy wariant, czyli tylko minimalne przesunięcie. Ale Mariusz Skoneczny podejmuje wyzwanie. I na pewno to wyzwanie, któremu będzie chciał sprostać. Proszę bardzo. Pięknie zostawił Karol troszeczkę za dużo miejsca, jak się okazuje. No i błyskawicznie, momentalnie, w ułamku sekundy wręcz, Mariusz Skoneczny to wykorzystuje. Miał troszeczkę kąta, dlatego wykorzystał go do tego, ażeby za pomocą dolnej rotacji białą przykleić do dwóch biła w polu trójkąta. Tymczasem popełnia faul, zdaje się, Karol Skowerski. Tak jest. Pracował tutaj mocno rotacjami. No i Mariusz Skoneczny raczej już w tej sytuacji nie powinien wypuścić punktu z rąk. Ucieka ta biała w dół stołu, próbuje ją zatrzymać Mariusz. Z podobną kulą kilka partii temu sobie poradził. A przepraszam, jeszcze trójka i dlatego ten dystans, który pokonała biała dla Mariusza, był za duży. Oj, szukał tutaj kąta, ale szczęście. Co za szczęście Mariusza Skonecznego. Biała przykleja się do dziewiątki. No, trudno wyobrazić sobie, by z takiego obrotu spraw Karol Skowerski był zadowolony. No, widzimy tutaj, znowu będzie musiał grać od bandy. Chyba, że o to właśnie chodziło Mariuszowi Skonecznemu. Może faktycznie o to jednak chodziło. Jeżeli tak, to czapki z głów przed tym zagraniem. Mateusz Śniegocki także w 1/8 finału po zwycięstwie nad Adrianem Borowcem. To musiał być wyrównany mecz, bo Adrian długo prowadził, a Mariusz na pewno tak chciało. Nie było po jego stronie ani cienia skruchy wobec szczęśliwego zagrania. Zatem wielkie, wielkie uznanie. No i Karol też będzie chciał na dwie bandy wychodzić. No i to jest drugi faul Karola Skowerskiego. I zobaczymy, jak się sytuacja potoczy, bo być może Mariusz będzie chciał skłonić rywala do faulu po raz trzeci, jeżeli faktycznie znowu mu nie uda się pozycjonowanie. Bardzo szybko się Mariusz składa. Różową kulę ma niedaleko tej trójki, tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się to oceniać. Nie, różową kulę Mariusz ma akurat na dole stołu, właśnie tam na nią pozycjonuje. No i teoretycznie, jeżeli miałby stawiać sejfa, to tylko teraz, chociaż na to w żaden sposób się nie zanosi. No tylko teraz, bo z piątki no sejfa będzie trudno. Pięknie tutaj między siódemką i ósemką wysłana biała, toczy się, jest idealnie. Przez chwilę zachodziła obawa, że być może będzie to zagranie za mocne. Ale teraz już nic nie powinno odebrać Mariuszowi Skonecznemu punktu numer 7. Przełożę sobie jeszcze kij do lewej ręki, to jest bardzo wszechstronny zawodnik. Nie było nawet widać, że zagrał teraz swoją słabszą ręką Mariusz Skoneczny. A zatem to on jest na prowadzeniu 7-5, a ja zapraszam na reklamy.
Realnie zgrał się z nami Mariusz Skoneczny, jeżeli chodzi o rozbicie. Zobaczmy powtórkę. To i końcowy fragment. Bardzo mocno, na pewno legalne to rozbicie. Nie ma jedynki na stole, co najmniej jedynki. Czwórka co prawda została, ale na obok niej zaledwie 7 bila, więc dwie z rozbicia. Ale teraz tylko save. Nie było tutaj możliwości zagrywania dwójki. No i teraz Karol Skowerski i to z inicjatywą, to on ma teraz trójkę. Zostawia sobie sporo kąta na różowej kuli. No to będzie nieocenione przy pozycjonowaniu na bilę pomarańczową, zobaczmy. No trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić, a raczej łatwo założyć, że nie przechodzi. Dlatego nie wykluczono, że Karol będzie otwierał tę bilę. Jednak nie, jednak pozycjonuje na nią do narożnej kieszeni. Zobaczmy, jak to wygląda. No całkiem dobrze. Ta ósemka chyba nie powinna przeszkadzać. Ale jeżeli Karol uzna, że przeszkadza, no to wystarczy tutaj na stopa zagrać i będzie dobra sklejka z szóstką. Mocno, pewnie, świetnie teraz Karol Skowerski. Jeszcze tutaj Karol zadba, żeby nic nie przeszkadzało w biciu dziewiątki na piąty, na szósty punkt. A zatem 6-7. Wciąż jeszcze na prowadzeniu Mariusz Skoneczny. Przejść do 7, Karol Skowerski mocno, ale to może być illegal break. Do wyznaczenia, bowiem nic nie wpadło do kieszeni. A zatem tak czy siak, Mariusz Skoneczny będzie przy stole. Teraz jednak sytuacja zmienia się o tyle, że może zadecydować, czy ma grać, czy chce grać, czy ma grać jednak Karol. No raczej Mariusz skorzysta z szansy na wykorzystanie tego układu, bo też się prosi o sejfa. A raczej kombinację tutaj Mariusz mierzy, chociaż wyobrażam sobie, że w razie niepowodzenia będzie też plan B. Tak by biała się gdzieś schowała. A jednak bez opcji na pomyłkę zagrał Mariusz.
Nie Karol z tego korzysta. Chyba tak troszeczkę nierozważnie zagrał Mariusz Skoneczny. Może dać swojemu rywalowi szansę na remis. Właściwie te szanse już dał. Tylko co najgorsze dla Mariusza, rywal tę szansę wykorzystać jak najbardziej może, bo ten układ jest dość dobry. Dziwna, doprawdy dziwna decyzja Mariusza Skonecznego. Tak się zastanawiam, czy tu się toczy jeszcze jakiś pojedynek. Tak jest, Zieliński-Turkowski 7-7. A zatem tylko te dwa mecze nas dzielą od losowania par 1/8 finału Mistrzostw Polski w 9 bil. Robert Siemaszko, nie ma wątpliwości, że za to zagranie, chodzi zapewne o to ostatnie zagranie Karola, Mariusza Skonecznego, będzie kara. Trudno mieć takie wątpliwości, trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości. Robert Siemaszko jeszcze przed rokiem prezentował się tutaj w kotelu binkowskim jako zawodnik. I tak zachodzę w głowę, być może coś mylę, ale Robert Siemaszko chyba stał... Na pewno brał udział, ale chyba też stał na podium pierwszych historycznych Mistrzostw Polski. Być może mnie skoryguje, jeśli ogląda. W każdym razie czekam na taką informację. Tymczasem Karol Skowerski. Pewnie kroczy ku remisowi, pewnie też kroczy ku temu, ażeby ukarać Mariusza Skonecznego za nonszalancję. No już w takim dobrym, miarowym, ale szybkim tempem, już bardzo precyzyjnie, już dobrze wygląda gra Karola Skowerskiego. Teraz z wykorzystaniem górnej bandy, jeszcze tutaj troszeczkę talku na kij. Nie ma miejsca tutaj na błąd, dlatego Karol dba jak może o to, żeby wszystkie okoliczności towarzyszące temu zagraniu były dopilnowane. Nie mogło być inaczej, a więc 7-7, spora zatem na reklamę. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Mniuszki w budynku KCK. 8 nowoczesnych stołów bilardowych. Gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry. Graj i wygrywaj. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Mniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami. Świętokrzyskie. Share the magic of emotion. Zdaje się, że o czas poprosił Mariusz Skoneczny i być może to jest bardzo dobra decyzja w jego wykonaniu. Of emotion.
No nie zaczekał nam niestety Mariusz Skoneczny na zakończenie reklam. Tak śpieszno mu na pewno do odrabiania strat, zwłaszcza że popisuje się teraz dobrym rozbiciem. No i czy tutaj w tym układzie jest coś, nad czym Mariusz powinien zastanawiać się nieco bardziej wnikliwie? Miałem rację, Robert Siemaszko to wicemistrz Polski, pierwszy wicemistrz Polski w bilard. Oczywiście w powojennej historii Polski, bo jeszcze w latach 20. działał Polski Związek Bilardowy. Być może pod nieco inną nazwą i poza Kielcami. No ale taka instytucja działała. W każdym razie teraz, czy Mariusz będzie zadowolony z tego kąta na brązowej kuli? Spójrzmy. No zobaczymy za chwilę. Będzie obchodził górny stół górną część stołu z dolną rotacją. Tak jest, pięknie, perfekcyjnie. I teraz jak zapracuje to zbicie? Nie będzie zbicia, ale nie ma też wymarzonej pozycji. Wydawało się, że troszeczkę inaczej odbije się od górnej bandy biała bila pod nieco mniejszym kątem. Są tutaj jakieś wątpliwości. Widzimy prawie prostopadle. Raczej trudno będzie te kule Mariuszowi wycinać, ale chyba do tego właśnie się składa. To chyba rozważa. Temu chyba chce poświęcić kilkanaście najbliższych sekund. Bo można oczywiście próbować też dubla i znowu obchodzić cały stół. Czyżby prosił o sędziego? Nie, nie wydaje mi się. Jedyny ryzyko faulu przy cięciu tutaj to, że biała wróci na kij. No ale zobaczmy. Mariusz Skoneczny przed szansą na dodanie sobie Moniuszu. Co też ten człowiek wyciął kapitalnie, Mariusz Skoneczny. Zobaczmy powtórkę. Proszę bardzo, czy tutaj był w ogóle jakiś kąt większy niż 90 stopni? Jeżeli tak, to naprawdę nieznacznie. No jeszcze pozycja do dziewiątki. Ależ perfekcyjnie teraz Mariusz Skoneczny wraca jak najbardziej w tej końcówce do pojedynku. Nie odda inicjatywy Karolowi Skowerskiemu, na pewno nie zrobi tego po dobroci. A to cieszy. Ale Karola stać, by odpowiedzieć tym samym, co przed chwilą Mariusz Skoneczny. Spoglądają panowie w prawą stronę, tam zdaje się jakieś ciekawe rozstrzygnięcia zapadają. Tam zdaje się gra Michał Turkowski i Wiktor Zieliński. Tam jest po 8. Widzimy końcową fazę rozbicia. No i to jest dobre rozbicie i będzie pozycja do dwójki dla Karola Skowerskiego. A Michał Turkowski jednak lepszy od Wiktora Zielińskiego. Zatem to już ostatni pojedynek o awans z lewej strony. Ale on się szybko nie skończy. Czy teraz to było dobre zagranie Karola Skowerskiego? Chyba troszeczkę nie o to chodziło. Ciekaw jestem, czy ta różowa kula przechodzi do środkowej kieszeni. Z tej perspektywy widzimy to dobrze. To
bardzo trudne cięcie. No Mariusz podpisał się kapitalnym cięciem w poprzedniej partii. Czy Karola stać na podobne? Na pewno. Czy zdecyduje się wykonać? Nie, jednak szuka sejfa i jest całkiem nieźle. Mógł zagrać nieco mocniej. Wtedy byłoby lepiej. Wtedy biała przykleiłaby się do czarnej, a tak po prostu nieco skomplikowaną sprawę ma Mariusz Skoneczny. Grał bardzo mocno, szukał wbicia, no efekt jest taki, że rozprowadził kulę w taki sposób, że Karol Skowerski będzie miał bardzo ograniczone możliwości zagrania ofensywnego i niemalże minimalne możliwości zagrania sejfa. No i szuka, długo, długo szuka koncepcji Karol Skowerski. Ale jakąś ma. Próba chowania białej za piątkę. Niewiele zabrakło. No i szczęście Karola polega na tym, że ta czwórka nie została przy kieszeni. Tutaj czyjaś niepotrzebna głowa nam przemknęła. No to nie, oczywiście nie ma większego znaczenia. Teraz Mariusz będzie starał się wykorzystać piątkę jako zaporę dla białej i dziewiątkę jako zaporę dla różowej. Wiemy, że dziewiątka nie posłużyła, piątka w jakimś stopniu na pewno, chociaż ta perspektywa nam niczego nie pokaże. Ta już będzie mówiła dużo. Chyba trzeba będzie skakać. A ta głowa, o której mówiłem, to ponownie Krzysztof Dziewięcki, TVP Kielce. Zaprzyjaźniony z nami operator, który dba tutaj o to, żebyśmy mieli czym ilustrować nasze relacje. Kawał dobrej roboty Krzyśka i nie pierwszy raz. W każdym razie Karol jednak skacze. No i zobaczmy, może to będzie wielki strzał, może to będzie zagranie, po którym ręce złożą się do oklasków. To wygląda kapitalnie, ale zostaje jednak czwórka na stole. Zobaczmy powtórkę. No dobrze to wymyślił Karol, ale co jest z powtórką? To końcowy jej fragment. No i tak samo końcowe to może być już odliczanie. Raczej dużo rotacji, raczej mocno. Ta rotacja, dobrze, bardzo dobrze, rewelacyjnie. Teraz Mariusz Skoneczny zadbał o to, by mieć tutaj optymalny kącik, który z jednej strony nie utrudni znacząco trafienia, z drugiej zaś pozwoli swobodnie operować białą bilą. A więc Mariusz Skoneczny wytrzymuje końcówkę, zdecydowanie ją wytrzymuje, chociaż Karol Skowerski robił co w jego mocy, Karol Skowerski napierał. No i zobaczymy, jeżeli tutaj nie zdarzy się coś, czego przewidzieć nie jesteśmy w stanie, to w mojej opinii zupełnie zasłużenie. Po całkiem dobrym meczu awansuje Mariusz Skoneczny. I teraz tutaj też dba o kąt, jeszcze pokreduje ten kij. I pewnie zrobi to jeszcze dwa razy co najmniej. Bo nie będzie chciał lekceważyć dziewiątki, która zapewne przed nim będzie za chwilę. Czy to jest dobra pozycja? No to jest wyśmienita pozycja dla Mariusza Skonecznego. Tak jest. Jeszcze raz pokredował kij, a więc te dwa razy, o których mówiłem, zupełnie wystarczają. I dziewiątka na mecz. Mariusz Skoneczny w rundzie pucharowej. Karol Skowerski odpada przedwcześnie. Do usłyszenia w kolejnym pojedynku.
coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Moniuszki w budynku KCK. 8 nowoczesnych stołów bilardowych. Gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry, graj i wygrywaj! Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Moniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami! Świętokrzyskie. Share the magic of emotion. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Tomasz Malinowski, 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 Tomas
coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Mniuszki w budynku KCK. 8 nowoczesnych stołów bilardowych. Gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry, graj i wygrywaj! Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Mniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami! Świętokrzyskie. Share the magic of emotion. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. We'll be right back.
Ty coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Kieleckie Centrum Bilardowe, plac Moniuszki w budynku KCK. 8 nowoczesnych stołów bilardowych, gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry, graj i wygrywaj! Kieleckie Centrum Bilardowe, plac Moniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami! Świętokrzyskie. Share the magic of emotion. Szanowni Państwo, pojedynek 1/8 finału. Zdaje się, że tutaj od razu sędzia będzie potrzebny. No ale tak te mecze się muszą rozstrzygać. Na styku 600... Mierzą się ze sobą dwaj wybitni zawodnicy, dwaj jedyni mistrzowie Europy w grupie mężczyzn. Mateusz Śniegocki to mistrz Europy w 10 bil i Tomasz Kapłan mistrz w 14-1. Tomek wczoraj zdobył swój 15 tytuł mistrza Polski. No Mateusz Śniegocki też tych tytułów ma mnóstwo, nieco mniej oczywiście niż Tomek. Jest Marek Karlikowski i zastanawiam się, co też teraz Marek Karlikowski ocenia. Sprawdzają panowie legalność rozbicia. Tak właśnie, to rozstrzyga sędzia Marek Karlikowski. Czy to rozbicie jest legalne? Czy stosowna liczba kul przeszła przez linię pola bazy? Mateusz Śniegocki, licząc starty drużynowe i
juniorski, aż 13 razy był mistrzem Polski. Ale jako senior 5 razy niepokonany. No proszę bardzo, aż tak? Panowie teraz będą mierzyli, będą sprawdzali. No oczywiście to są przyjaciele. Wiele ich naprawdę łączy i to jest nie tylko długoletnia znajomość. No i chyba już doszli do konsensusu. Mateusz proponuje grę w papier, kamień i nożyce. No sędzia Marek Karlikowski jest władny, by nakazać powtórzenie tego rozbicia. I ciekaw jestem, czy na to się zdecyduje. Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Losowanie orzeł czy reszka i to zadecyduje chyba, kto będzie rozbijał w tej partii. No i zdaje się, że... Zdaje się, że jednak to losowanie dotyczyło tego, kto ma rację. No i rację ma Mateusz Śniegocki w takim razie. I zatem to on skorzysta z tego bardzo dobrego układu. Mateusz Śniegocki, który... Od wczoraj jest trzecim zawodnikiem rankingu, traci do lidera 31 punktów. Tomasz Kapłan, no mistrz, przesunął się na 9 miejsce po wczorajszym turnieju z miejsca 19, więc duży, duży skok. No i proszę bardzo, troszeczkę to Mateusz skarany za tę walkę swoją, ale będzie skakał. Zobaczmy, bo to może być wielkie zagranie. On potrafi, on kiedy trzeba to naprawdę gra tak, jak nikt tego na świecie nie potrafi. No teraz jednak się myli i jeszcze kilka centymetrów i Tomek miałby problem, a tak jest jak najbardziej do ataku ta dwójka, chociaż nie będzie to łatwa bila. Sam jestem ciekaw losowania par. Wojciech Szewczyk, Michał Turkowski, Mieszko Fortuński, Daniel Macioła, więc... Przy całym szacunku dla Daniela, mógł trafić Mieszko na pewno gorzej. Sebastian Batkowski, Marek Kudlik, Wojciech Stroczyński, Wojciech Trajdos. To będzie piekielnie szybki mecz. Klubowe derby, Michał Czarnecki, Mariusz Skoneczny oraz Delbold Bojów także. Mariusz Roter i Tomasz Malinowski, rewanż też za wczoraj. Radek Babica, Jakub Kościelniak. Ciekawe, ciekawe mecze, naprawdę. Każdy mecz ma jakiś swój podtekst, ma jakiś swój kontekst. No i znowu skakać będzie Tomasz Kapłan, przepraszam, Mateusz Śniegocki, świeżo upieczony mistrz Polski w drużynie. Ciekawy jestem, czyżby to był faul? Tak jest, nie ma złudzeń, a więc taka kuriozalnie rozpoczęta partia trwa. Jako kuriozum, że tak powiem, Mieszko Fortuński już 2-0 prowadzi z Danielem Maciołem, a Wojciech Szewczyk 1-0 z Michałem Turkowskim. No Daniel Macioł może wyświadczyć ogromną przysługę wielu zawodników. Jednego z nich oglądamy przy stole telewizyjnym. Drugi mierzy się z Sebastianem Batkowskim. Domek Kapłan już tutaj raczej większych problemów nie może mieć z tym układem. Wielki rywal na drodze Tomka Kapłana, ale po wczorajszym entuzjazmie, jaki wykazywał zdobywając tytuł mistrza Polski w ósemkę, po grze, jaką zaprezentował, wcale nie jestem daleki od przekonania, jakoby miały być to mistrzostwa Tomasza Kapłana. I niech takie będą, bo gwarantuje to naprawdę wielki bilard. Ale jeżeli ktoś będzie w stanie Tomka zdetronizować, to na pewno na sukces będzie w pełni zasługiwał.
No i to nie jest takie wybitne pozycjonowanie. A jednak, przepraszam, jednak na szóstkę. Liczyłby bardzo dużo dolnej rotacji teraz Tomek, po kilku bandach. Nie, jednak góra i szukał na siłę kąta. Ale nie udało się to zagranie, w żaden sposób nie jest ono udane. A więc Tomek niejako oddaje partię swojemu znakomitemu rywalowi. Zdaje się, że panie też już powinny grać. Chyba, że jeszcze jedna runda chyba. Zanim tak się stanie, Radek Babica tymczasem z Jakubem Kościelniakiem prowadzi 1-0. Tymczasem zobaczmy. O, kuriozalna ta partia. Naprawdę dziwne rzeczy się tutaj dzieją. No ale to jest stosunkowo prosty dubel, chociaż Mateusz Śniegocki zwykle radzi sobie bez dubli w takich momentach. Tym razem jednak się nie udało. Mówię o tym, że Daniel Macioł może wyświadczyć przysługę kilku zawodnikom. Taką przysługę mogą też wyświadczyć Mieszkowi Fortuńskiemu, Sebastian Batkowski i... No i właśnie Tomek Kapłan. Jeżeli wymienieni zawodnicy odniosą zwycięstwa, wówczas Mieszko już dziś zapewni sobie tytuł najlepszego zawodnika sezonu. Teraz trudne cięcie, ale kapitalnie. Oto Tomasz Kapłan, szanowni państwo. Jakże miło go widzieć w takiej dyspozycji. Jakże miło widzieć taką pewność w jego zagraniach. A zatem 9 jednak dla Tomasza Kapłana. Zobaczmy powtórkę rozbicia Mateusza Śniegockiego. W zasadzie już ją widzimy. Jest pozycja do dwójki, a więc rewanż za pierwszą partię może być całkiem szybki. Mieszko Fortuński, o ile uda mu się pokonać Daniela Macioła, w kolejnej rundzie zmierzy się z Michałem Turkowskim bądź Wojciechem Szewczykiem. Marek Kudlik natomiast z Wojciechem Sroczyńskim lub Wojciechem Zrajdosem. To takie ciekawostki. Mateusz Śniegocki lub Tomek Kapłan z Radkiem Babicą lub Jakubem Kościelniakiem. No i drogę do medalu ma też całkiem miłą Mariusz Skoneczny, który teraz mierzy się z Michałem Czarneckim, oczywiście świetnym zawodnikiem, który jednak... No pod względem dyspozycji troszeczkę ustępuje swojemu klubowemu koledze w tych mistrzostwach. A rywalem będzie Oldboy, Mariusz Roter lub Tomasz Malinowski. Moim zdaniem to są lepsze mistrzostwa mimo wszystko Mariusza Rotera niż te ubiegłoroczne. Medal w ósemkę był wielkim sukcesem. Natomiast no ta ósemka troszeczkę bywa loteryjna. Tymczasem jednak Roter z ogromnymi szansami na ćwierćfinał. W dziewiątkę, wczoraj też przecież w fazie pucharowej, teraz wyciągnięty jak struna Mateusz Śniegocki, rzecz jasna, w jakiś sposób sobie radził z kulą, a tymczasem Czarnecki 4-1 prowadzi ze Skonecznym. No to taki wynik, którego nie zakładałem. I to w jakim tempie?
Rotter i Malinowski natomiast po jeden. Mateusz jest już przy siódemce. Taki niewdzięczny ten kąt. Chociaż nie jest w stanie Mateusz zagrać tak miękko, by biała wycofywała się równolegle do bandy. Tej długiej, rzecz jasna. No tego kąta teraz też mogłoby być ciut więcej. I za chwilę dziewiątka. No i dwa, jeden do jednego. Teraz od świetnego wbicia rozpoczyna trzecią partię Tomasz Kapłan. Kolejne dobre, no nie, tym razem pechowo, tym razem biała zatrzymuje się na trójce. Tylko sejfa mógł zagrać teraz Tomek Kapłan. No i czy to wyszło dobrze? Wyszło całkiem nieźle, chociaż faulu tutaj raczej nie powinien popełnić Mateusz Śniegocki. Szuka teraz Mateusz Śniegocki miejsca, w którym zapewne trójka odbije się od bandy, po tym jak biała po bandzie ją zaatakuje.
No nie do końca tak to planował Mateusz Niegocki, to zupełnie nieudane zagranie. A to dlatego, że zostawia grę Mateuszowi, Tomaszowi Kapłanowi oczywiście. Zajrzyjmy może do innych pojedynków. 2-1 prowadzi Wojciech Szewczyk z Michałem Turkowskim, 4-2 Mieszko z Danielem Maciejem, Marek Kudlik z Sebastianem Batkowskim, 2-0, Sroczyński z Trajdosem, 3-0, Czarnecki ze Skonecznym, 4-2, Oldboye mają po 1 i Babica z Kościelniakiem, 1-1. Tymczasem Tomek Kapłan zostawia sobie świetny kąt na siódemce. Już tylko dziewiątka dzieli Tomasza Kapłana od powrotu na prowadzenie. A zatem 2-1.
Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Rozbicie Tomasza Kapłana, no i szczęście polega w tym wszystkim na tym, że biała została na stole. No jest tutaj szansa na wbijanie jedynki, chociaż z bardzo niedogodnego położenia. Tutaj problem może być z piątką, sytuacja tej kuli nie wydaje się dość jasna. Niewiele się tutaj zmienia, jeżeli chodzi o pozostałe pojedynki. Chyba nie trzeba jednoznacznie wskazywać, z której pary możemy spodziewać się finalisty, ćwierćfinalisty oczywiście najpóźniej. Ten pojedynek oldboyów zapowiada się naprawdę bardzo intensywnie. No to jak kapłan szaleje przy stole, znalazł sobie pozycję, ale tylko na sejfa, no i to jest dobry sejf. W tej sytuacji Tomek więcej zagrać nie mógł. Ale Mateusz Śniegocki nieraz się mierzył z takimi zagraniami. To był taki evergreen w wykonaniu Tomka Kapłana, dlatego... No i szuka Mateusz Śniegocki miejsca, w które powinien zaadresować białą, miejsca na bandzie. Tak by ta po zderzeniu z piątką sprawiła, że te kule nie będą toczyć się po myśli Tomasza Kapłana. No i mniej więcej to się udaje, chociaż troszeczkę pomylił się Mateusz. Zostawia grę Tomkowi. No i nie będzie miał wygodnego złożenia Kapłan, ale nie będzie też musiał specjalnie długo zastanawiać się nad sposobem pozycjonowania do szóstki. Te kule są stosunkowo blisko siebie, czyli pomarańczowa i zielona. Ale myli się też Tomek Kapłan. No. Zastygł troszeczkę, zawisł nad łuzą jak gargulec Tomek Kapłan. I teraz taki strzał sprawdzający dla Mateusza Śniegockiego. Zdaje się, że na wprost jest do tej. No niebywałe to, co się dzieje.
Panowie robią chyba wszystko, by sprawić sobie jak największy prezent nawzajem. Teraz zostawia pod łuzą piątkę po tym dość kuriozalnym błędzie Mateusz Śniegocki Tomaszowi Kapłanowi piątkę. No to Mike już teraz bez szaleństw, ale nie było szans, by pomylił się na tej kuli. Teraz natomiast zostawia sobie troszeczkę dłuższe zagranie. Na podobnej bili, chociaż z nieco mniej wygodnego złożenia zdążył się już pomylić dzisiaj, to w tej partii. Teraz dobrze, teraz spokojnie, teraz niemal perfekcyjnie. Tomek Kapłan wraca na prowadzenie. Michał Czarnecki 5-3 prowadzi z Mariuszem z Konecznym, a Marek Kudlik 4-0 z Sebastianem Batkowskim. I to w zasadzie jedyne różnice od naszej wizyty na pozostałych stołach. Tymczasem Mateusz Śniegocki, choć ma dobrze rozproszony układ, to raczej nie ma łatwego zagrania na początek. A Wojciech Szewczyk 6, Michał Turkowski 1. Daniel Macioł, proszę bardzo, wyszedł na prowadzenie w meczu z Mieszkiem Fortuńskim, ale Mieszko, to wiemy, wytrzymuje końcówki. Radek Babica natomiast 3-2 prowadzi z Jakubem Kościelniakiem. A Mariusz Rotter 4-1 z Tomaszem Malinowskim. Czyli te wyniki zostały uaktualnione w trakcie mówienia o nich. No i teraz Tomek Kapłan. Mateusz zadbał o to, by nie miał zbyt trudno Tomek. Biała do jego dyspozycji. Pięć jeszcze stosunkowo prostych zagrań przed Tomaszem Kapłanem. Jeżeli tutaj mielibyśmy szukać problemu, to naprawdę...
Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Ale pewnie teraz Tomek Kapłan. Zobaczmy powtórkę. Widzimy doskonale. Udało się obejść cały stół. Tutaj parking biały na 700. I pytanie, w jakim stopniu to wypacza plany Tomka? Chyba w niewielkim, o ile w ogóle w jakimkolwiek. Tomek Kapłan utrzymuje, zatrzymał tę pewność, którą pokazywał w poprzednich pojedynkach, no już kilka meczy jego widzieliśmy. Daniel Macieł tymczasem wciąż na prowadzeniu w meczu z liderem rankingu 6-5. No to też ciekawy mecz, tutaj trzeba będzie patrzeć co jakiś czas na ten wynik, żeby być na bieżąco, bo kto wie, tutaj zanosi się na drobną sensację. I to taką sensację, która może naprawdę wywrócić pojęcie o walce w tym roku o ranking do góry nogami. Wiele, wiele zależy od mnóstwa czynników. Na przykład od tego, jak świetnie rodzi sobie Marek Kudlik z Sebastianem Matkowskim, który byłby zainteresowany zdetronizowaniem Mieszka. Tomek tymczasem parkuje białą na 9. No jeżeli ma się gdzieś pomylić, to tylko tutaj. No i właśnie to jest ta pomyłka, o której mówiłem. Nie ma co prawda faulu, choć blisko było. Nie planował, nie pożądał, nie chciał tej kolizji białej z 9, a efekt jest taki, że to zderzenie sprawia, iż nie ma pozycji do bili czarnej. To nie wygląda dobrze, ale okazuje się całkiem dobrym zagraniem. Biała nie wpada do kieszeni. Ósemka jest w takim miejscu, że raczej trudno będzie Mateuszowi Śniegockiemu zrobić coś tutaj konstruktywnego. Tomek wczoraj zdradził, że mecz do 9 gra maksymalnie w godzinę. No jestem ciekaw, czy będzie chciał się dzisiaj zmierzyć z tym wyzwaniem, które sam sobie rzucił.
Odważna ta próba Mateusza Śniegockiego. Naprawdę zagrał wabank. To się raczej nie opłaci. Już na pewno będzie chciał go o tym przekonać Tomek Kapłan. Chociaż tutaj trzeba mocnego, naprawdę mocnego zagrania z dużą ilością górnej rotacji, żeby wypozycjonować po wbiciu czarnej na dziewiątkę. Właśnie tak jak nam to teraz demonstruje Tomasz Kapłan, kapitalnie to zagrał. Zobaczmy powtórkę. Z bandy na dużym dystansie. Ale proszę zobaczyć po zderzeniu białej z czarną. W ułamku sekundy biała złapała górną rotację. Jakby zupełnie w oderwaniu od tego, co się z nią działo. Pozycjonuje się na dziewiątkę, która wpada, więc 5-2.
ale przy okazji. Dużo miał szans w tej partii Tomasz Kapłan, ale jeszcze musi popracować nad tym układem. Perfekcyjnie, teraz po raz kolejny czerwona bila w kieszeni. Szuka już teraz Tomek miejsca, z którego będzie mógł po wbiciu bili różowej wbić bilę pomarańczową. I teraz ciekaw jestem, zobaczmy może tu z lewej kamery, czy Tomek może zagrywać tę piątkę. Zdaje się, że nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. No i teraz kluczowe zagranie. No i radzi sobie Tomek perfekcyjnie, jeszcze wykorzystuje tę czarną do pozycjonowania. Troszeczkę za daleko, może uciekła ta biała bila, ale jest do środka chyba siódemka. I to zdaje się nawet niemalże na wprost. No i chyba tutaj mógł się przydarzyć jakiś kick. No Tomek na pewno był w stanie zagrać to zdecydowanie lepiej. Intencja była taka, aby przykleić białą do dziewiątki, a tu jeszcze do tej dziewiątki z 20 cm. Mieszko Fortuński, lider rankingu już w ćwierćfinale. A teraz Mateusz Niegowski popisuje się świetnym wbiciem. Jest już tylko dziewiątka przed Mateuszem Śniegockim. A zatem 3-6. Zobaczmy powtórkę rozbicia Mateusza Śniegockiego. To końcowa jej faza. Szuka teraz sejfa tutaj bardzo przytomnie Mateusz Śniegocki. Pod wrażeniem tego zagrania jest Janek Niewęgłowski, tego Państwo nie widzą. Ale zdaje się, że mimo wszystko to nie jest udane zagranie. Chyba ma bezpośredni dostęp Tomek do tej dwójki. I to już jest teraz zdecydowanie lepszy save między białą a dwójką, trzy kule.
No i teraz pewnie sprawdzi Mateusz, czy może tutaj z dwójki zagrać kombinację z czwórką. Nie, jednak od bandy, ale niewykluczone, że tutaj ta kombinacja, spodziewałem się przez chwilę, że być może zdecyduje się na skok. Mateusz Niegocki, niewiele zabrakło. Ale zostawił grę Tomaszowi Kapanowiczego, zawodnik Nosanu Kielce skrzętnie korzysta. I teraz kluczowe pytanie, tą pozycję do ósemki. Zaraz nam Tomek odsłoni, no dużo lepiej się tego zrobić nie dało oczywiście. Na siłę można by się przyczepić do tego, że z bandy będzie musiał zagrywać. Minimalnie tylko odraśnięta ta dziewiątka. No i dużo... Dużo lepszej pozycji do kuli z żółtym paskiem w tej sytuacji wypracować nie dało. Zatem po 10 partiach Tomasz Kapłan na swoim koncie ma ich aż 7. Dominik, ty coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. No i znowu chyba Mateusz i Tomek będą się zastanawiali, czy to było legalne rozbicie. My będziemy mieli okazję przekonać się po powtórce i wiemy, że nie było to dobre rozbicie. Mateusz będzie decydował o tym, który z zawodników będzie zagrywał. A kolejnym ćwierćfinalistą, co udało nam się usłyszeć, został Wojciech Trajdos. Pokonał Wojciecha Sroczyńskiego. A więc drugi ćwierćfinał z rzędu Wojciecha Trajdosa w tych mistrzostwach. No to nie było najpewniejsze zagranie, jakie kiedykolwiek wykonał Mateusz. Dziękuję.
9-4 pokonał Trojdy z Sroczyńskiego. No jeżeli tutaj nigdzie się nie zgubi po drodze, wprowadzając białą do trójki Mateusz, no to nie powinno być większych problemów z tym układem, chociaż jeszcze ta piątka, ona też wymaga sporej uwagi. Kombinacja w wykonaniu Mateusza Śniegockiego to na pewno. Lekko musi zagrać tak, jakby chciał przeciąć siódemkę do narożnej łzy. No tylko problemem może być kontynuacja po takim strzale. Mocno z górą. I odzyskuje kontrolę Mateusz Śniegocki i już na 99% czwarty punkt na jego koncie. Tak jest, 7-4, a więc 3 partie straty Mateusza, ale teraz jego rozbicie. Więc szansa na... szansa na zniwelowanie strat. W innych pojedynkach Michał Turkowski 7-6 przegrywa z Wojtkiem Szewczykiem. Marek Kudik już bardzo blisko zwycięstwa. 8-4 z Sebastianem Bartkowskim. A my zobaczmy to rozbicie. 3 kule wpadły. Tylko 3 pozycje otrzymał Mateusz Śniegocki. Na pewno jedynka zniknęła ze stołu, trójka również. Dwójkę zmuszony zagrywać. No i nie ma łatwego strzału Mateusz Śniegocki. Tomasz Malinowski 6-3 przegrywa z Mariuszem Roterem, a Jakub Kosieniak 6-5 prowadzi z Radosławem Babicą. Przypominam, w ćwierćfinale już Mieszko Fortuński, Wojciech Trajdos i Mariusz Skoneczny.
Ależ wspaniała kombinacja. No nie ma pozycji znowu Mateusz do kolejnego strzału. No nie był to łatwy strzał. No idealnie wręcz, można by powiedzieć, zagrał dwójką w tą szóstkę, tylko trochę jakby za dużo siły. Chciał na pewno Mateusz, żeby dwójka pozostała w okolicach dolnej części stołu. W tej chwili, jeżeli chce Mateusz kontynuować, to już bardzo, bardzo, bardzo ciężkie zagranie przed nim. Wycięcie dwójki do lewej narożnej łzy. Bardzo ryzykowny strzał. Podjął próbę Mateusz Śniegocki, niestety dla niego złą próbę, nieudaną. Na szczęście z kolei dla niego nie wystawia dwójki do prawej narożnej łzy, no ewentualnie może się posiłkować Tomek lewym narożnikiem, ale no to już podobnej skali trudności strzał, jak przed chwilą miał Mateusz. Bardzo trudne zagranie i bardzo trudno przy okazji skontrolować lot białej bili. Myślę, że jednak odstawną spróbuję zaprezentować Tomek Kapłan. No jeżeli zdobyłby Tomek 8 punkt, to już naprawdę bardzo blisko końcowego sukcesu i awansu do ćwierćfinału. Jednak odstawna, ale fatalny strzał. Zobaczmy powtórkę. Za cienko lub za grubo zagrał Tomasz Kapłan. Na moje oko to za grubo, bardziej cieniej jakby trafił w dwójkę. Biała odbiłaby się od bandy i najprawdopodobniej schowała za siódemką. No jednak chybiony ten strzał i tym razem już klarowny układ z ręki dostanie Mateusz Śniegocki. No i szansa na zniwelowanie straty już do różnicy dwóch punktów. Nie podda się na pewno Mateusz do ostatniej kuli, nie złoży broni. Mateusz jeszcze chyba matematyczne szanse na zwycięstwo w końcowym rankingu. Chociaż Mieszko radzi sobie jak na razie bardzo dobrze. Brązowy medal i już przynajmniej piąte miejsce. Bardzo ciężko będzie dogonić Mieszka Fortuńskiego. Jest na dziewiątce Mateusz. Nie wierzę, żeby się pomylił na takiej bili. Jest dziewiątka na 5 do 7. Zapraszamy na porcję reklam.
dobre rozbicie Tomka Kapłana. Proszę zobaczyć, jedna kula tylko zniknęła ze stołu, ale jakiś to klarowny układ na jedynce. No jeszcze takie może średnio wygodne z lekko uniesionego mostka zagrania, ale nie wydaje mi się, żebym miał większy problem z tym Tomek Kapłan. No jeżeli jedynka zniknie i uzyska dobrą pozycję do kuli z numerem drugim, to już naprawdę bardzo, bardzo klarowny, wręcz taki można powiedzieć książkowy, treningowy układ przed Tomaszem Kapłanem, no ale nie odzyskuje do końca kontroli. Taka, no chociaż tutaj z tej perspektywy wygląda to dużo, dużo prościej. Lekko tylko podcofa Tomek, zagra dwójkę tutaj do narożnej prawej łzy, później już tylko trójka, czwórka jest w trupie. No naprawdę układ marzenia można powiedzieć przed Tomkiem Kapłanem na ósmy punkt. Trochę chyba, no nie, w porządku. Pozostało jeszcze kilkanaście książeczek zdrowia zawodników i zawodniczek, tak więc osoby zainteresowane zapraszam. Pięć. Już tylko dwie kule przed Tomkiem Kapłanem. Dziewiątka na 8 do 5. Dokładnie, już tylko jedna partia dzieli Tomka od ćwierćfinału, w którym zmierzy się ciekawy jestem z kim. A tak, zwycięzca z meczu Jakub Kościelniak i Radosław Babica. Tam bodajże prowadzenie Jakuba 6 do 5. Siedem do siedmiu już od Babicy i Kościelniaka, a tymczasem zastanawiają się panowie, czy rozbicie było poprawne. Nielegalne rozbicie, tutaj powtórka pomaga panom. Tomek i Mateusz również widzą to, co się dzieje na antenie Sport. Mają taki duży telebim koło stołu telewizyjnego. Odstawne jednak w wykonaniu Tomka. No i musi pilnować się teraz Mateusz. Każdy błąd, no przy takim układzie błąd ewidentnie oznaczać będzie pożegnanie z odmianą 9 bil. No i druga odmiana, w której Mateusz
nie zdobędzie medalu, no dla niego na pewno można by to rozpatrywać w kategorii rozczarowania. Próba skoku. Zobaczmy powtórkę. No i 5 uderzeń dzieli Tomka Kapłana od ćwierćfinału w dziewiątkę. Nic nie wskazuje na to, że tutaj będzie jakiś błąd. Proszę zobaczyć, idealny jeszcze kąt na czwórce. Lekko tylko podetnie w dół bili Tomek Kapłan. No i w zasadzie trzy proste uderzenia i za chwilę będzie mógł się cieszyć Tomek z awansu do ćwierćfinału. A ja już teraz, o ile zakończy się ta partia z powodzeniem dla Tomka, to zapraszamy od razu na wywiad z Tomkiem od razu po zakończeniu tego spotkania. 8. I dziewiątka na mecz dla Tomka Kapłana. 9-5 wynik końcowy spotkania. Tomasz Kapłan w ćwierćfinale. Zapraszamy już niebawem na transmisję właśnie z tej fazy, a teraz wywiad z Tomaszem Kapłanem. Ile razy tu staję, jest obok mnie Tomek Kapłan, to jestem mu winien gratulacje, Tomek. Tym razem arcytrudny rywal na rozkładzie. Jak siebie powstrzymać? Spytam przewrotnie. No, wydaje mi się, że Mateusz akurat w tym meczu miał szansę, żeby to zrobić. No, chyba troszeczkę nie do końca wykorzystywał sytuacje, które zostawały na stole i wygrałem. Bezwzględnie wykorzystywałeś błędy rywala, ale Mateusz, kiedy faktycznie te pomyłki się zdarzały, to rzadko miał szczęście, często miał lądowała w łuzie lub zostawiał ci grę. Myślisz, że bez tego ten wynik też mógłby być tak przekonujący na twoją korzyść? Ciężko mi powiedzieć, jakby to mogło wyglądać. Pewnie by było zupełnie inaczej. Równie dobrze Mateusz mógł wygrać 9-5, jeżeli szczęście byłoby na korzyść Mateusza, a nie na moją korzyść na przykład. Wczoraj, Tomek, tak pół żartem, pół serio mówiłeś, że cały czas walczysz o ranking, a ja ci obiecuję, że po tym pojedynku, może po kolejnym, ja usiądę z kartką. Ja sprawdziłem, ja już sprawdziłem, nie mam najmniejszych szans. Chyba że jest jedna szansa. Tutaj są schody. I ktoś by mógł delikatnie tam gdzieś mieszka, poturbować na tych schodach i wtedy jest szansa. A tak to... Czyli jesteś tutaj tylko po to, aby zdobyć jak najbardziej wartościowe medale. Dokładnie. I tego ci, Tomek, życzę. Tomek Kapłan, niepokonany w tych mistrzostwach. Super, dziękuję.